Witam ponownie, zagramy w Pokémon Crystal. Chyba jednak nie rzucę tego do poprzedniego odcinka. Mimo iż tamten odcinek ma tylko 6 minut. Ale cóż, zawalczmy z Blue. Tak, jest gotowy, żeby z nami walczyć. Johto Champ? A nie chcę. Oto Blue, najpotężniejszy z liderów Kanto. Drugi najpotężniejszy trener w Kanto. I ma Pokémony naprawdę na wysokich poziomach. Zapkanon? Proszę. Au, 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 au. Nie, nie chybiaj. Nie, au, nie. Traf. Potrzebuje jednego trafienia, naprawdę. Lanturn! Lanturn! Możesz trafić raz, naprawdę, raz, jeden, jedyny raz. Lanturn! Co mnie podkusiło, żeby wziąć Zapkan? No, o, no nareszcie! Nareszcie. Nagle Lanturn pomyślał, no to trafię go. Łaskawie. Jeszcze krytyk, fajnie. Exeggutor. Exeggutor. Co ja mam dobrego na Pokémon Trainer? Czyli perda. Ojej. Dobra. Znam jego taktykę. On będzie spamował Solar Beamem. Prawda? O, 58 poziom. Licz! Niech go szlag. Nie. Muszę cię zniszczyć Deliberdem. Delibird musi odkupić swoje winy sprzed 1000 lat. Oj, Delibird. No, czyżby jednak Solar Beam? Żebyś nie spudłował przypadkiem. Fuh. Arcanine. Arcanine zostawię Sudowoodo. No, niech będzie Sudowoodo. Czemu nie? Mam nadzieję, że Sudowoodo nie podlegnie na jeden cios. O, Quicklo! Jej, lubię Quicklo. Nie. Może być. Wiesz, ja bardzo chętnie. Ja wiedziałem! Wiedziałem, że użyję Fulity Store. Jestem przewidujący, jestem jasnowidzem. O tak. No, do... Jakim prawem? Naprawdę, jakim prawem? No, miał tego nie przeżyć. Ile mu zostało? Jeden punkt życia. I tak po nim. Au, 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 au. Arcanine to też fajny Pokémon. Chociaż i tak wolę Ninetalesa. No. Ninetales przypomina mi lisa, a lis przypomina mi kota. W pewnym sensie. A pies, pies to pies. Lanturn nie ma tego, jak mu tam Zapkanon, więc musimy skorzystać z Heracrossa. A, Gallardos. Niech będzie Strength.
O, Rain Dance. Czyżby? Dobra, niech będzie Takedown. Auć, auć, auć. Okej, jeśli tego nie przeżyję, to będę miał niesamowity problem. Proszę, przeżyj. Ha, ha, ha. Reversal? What? No naprawdę, aż tak mało. No spójrzcie, ile on ma życia. Ten reversal powinien go zniszczyć. Dobra, kogo on jeszcze ma? Alakazam. Delibert, przydasz się na coś? Najgorsze jest to, że Alakazam ma recover. Naprawdę, jego Alakazam ma recover, ja to pamiętam. Okej, żegnaj Delibert. Miło było cię znać. Au. Jeszcze krytyk. Faj. Cudo-udo. O, Rock Slide. Reflect. Naprawdę. Naprawdę nienawidzę. Nienawidzę. Blue, nie każ mi wyciągać meganium. Dobra, Blue, sam tego chciałeś. Sam tego chciałeś. Meganium do roboty. Body slam, czemu nie? Może go sparaliżuje. Chociaż trochę mi nie pasuje to, że Alakazam jest szybszy. Dobra, Giga Drain. Bo widzę, że z Body Slamem to nie za bardzo. Au! Poczuj moc Giga Draina! O tak. A co teraz? Rhydon. No to w takim razie... Jeszcze raz Giga Drain. Skorzystam z tego, że jestem o niebo szybszy od Rhydona. Jej. A i od razu pełne zdrowie, jak miło. Lubię to. Earthpatch. Earthpatch. Tak, taka mała ciekawostka. Kiedyś tutaj była sala Pokémonów ziemnych. Jasne. Do widzenia. Tak, tu była kiedyś sala Pokémonów ziemnych, prowadzona przez tajemniczego człowieka. Nie będę spoilerował tym, którzy grają teraz w Redy, a nie ten. Nie doszli tam. Jeszcze. Tu. Tak. Skoro mamy już wszystkie odznaki, to polećmy do Ołka. Ołk. A, szybko to zleciało. Właściwie to chodźmy do mamy. Do mamy. O. A, Red i jego N64. Jego pokój wygląda prawie tak jak nasz pokój. Ale ma ładniejszą mamę, to trzeba przyznać.
Tak, chodźmy do ołka. Ołk, 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 ołk. Jej. Mount Silver. No, przestań. Tak. Teraz dostaliśmy pozwolenie, żeby wyruszyć na Mount Silver. W Srebrną Górę. Ostateczną lokację. Wait, what? Czy ja muszę z Viridian City iść? Serio? No. To nie fair. Tam miałem epicką muzykę do narracji. A, właśnie. Ty, człowieku, chyba dajesz nam ciekawy TM. Tak. Tak samo jak w wersji Red, Fire Red, Leaf Green, Blue i, no, i takich tam. Dostajemy od niego Dream Eatera. Ciekawy atak, naprawdę ciekawy. Taki psychiczny Giga Drain, jeśli przeciwnik śpi. Bardzo bardzo charakterystyczne dla Drauziego. To duo? Pokémon League Victory Road. Więc tak jak mówiłem, do ostatecznej lokacji tej gry. Widzicie, nie ma już strażników. Oto Mount. Droga 28. No dobra, okej. Okay. Droga 28. Jakie tutaj można złapać Pokémony? Silne. Do duo na 41 poziomie. Jeśli chcecie gdzieś podtrenować swoje Pokémony, polecam tutaj, bo to jest ostateczna i najlepsza lokacja właśnie do tego. O, Ponita. Można złapać tutaj wiele ciekawych Pokémonów. Nie tylko Ponitę, można złapać Rapidasza na przykład. O, właśnie, Rapidasz. Tak. Silver Cave. No, przestań. Ja chcę tylko do centrum Pokémon dojść. Cholero jedna! Matko, co sekundę random encounter. O, cześć! No. Tak, taka mała ciekawostka. Tylko niech to znajdę. Akurat tą kratkę jedną. O, patrzcie. Silver Cave. Jesteśmy w Johto. Johto, tak? Droga 28. Jesteśmy w Kanto. I to jest najlepszy system drogi, podróży między Kanto a Johto tak naprawdę. No. TM47. Czyżby Steelwing? Oczywiście nie powiedziała. 47, co? Steelwing, tak. Ale cóż. To by było na tyle w tym odcinku z serii Zagrajmy w Pokémon Crystal. W następnym odcinku... coś. Jeszcze nie wyruszymy na zakończenie gry, o nie. Zrobimy pewną rzecz. Więc do następnego razu, trenerzy!